papieskim. Jan Paweł II, wspominając swoją młodość, mówiąc z uśmiechem o kremówkach, powiedział nam, jak ważne są dobre wspomnienia, czyli jak ważne jest dobre przeżywanie każdego dnia. Pamiętajcie o tym, spożywając papieskie ciasto. Życzę wszystkim pięknych wspomnień, pięknego spotkania w klasie i w domu. Jak pamiętacie, w Ewangelii mówi się o niewiernym Tomaszu. O tym, kiedy jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, ukazuje się apostołom, nie ma tam Tomasza z innymi apostołami, apostołowie mu opowiadają, że widzieli Pana Jezusa, a on mówi, że no nie uwierzy. Jeśli nie zobaczy jego ran i tych paluchów i włoży w miejsce ran, to nie uwierzy w życiu. No i następnego razu Pan Jezus się ukazuje, jest święty Tomasz, no i mówi do niego, opowiedz się. I włóż te paluchy z moje rany. I wtedy Tomasz mówi, Pan Bóg i Bóg. Ale zastanówcie się inaczej. Popatrzcie, ten święty Tomasz był w różnych momentach życia Pana Jezusa i je widział. Był w Łodzi, kiedy była burza i Jezus jednym słowem uśmierzył tę burzę. Widział rozmnożenie kilku bochenków chleba, że wszyscy ludzie byli na jedzeniu. Widział, jak uzdrawiał ludzi chorych. Schodł nieuleczalny jak trąb. Widział, jak wskrzeszał umarłych. Co za problem, jakby Tomasz powiedział tak. Nie uwierzę, dopóki tak. Nie zobaczy, że cały świat jest szczęśliwy. Wszyscy są zdrowi. Nie ma żadnych kataklizmów. Nie ma chorych. A więc w średniu wszyscy mają same szóstki. Nie powiedział tego dlatego w swoim imieniu, bo wiedział, że wszystkie choroby, nieszczęścia powodują ludzie. Nie Bóg. Ale też ludzie mogą im zapomnieć i naprawić. Naprawdę, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Jedyna rzecz, jeśli uwierzą właśnie w to, że ta śmierć na krzyżu jest nam, czyli tworzą to, co nasz papież mówi, otwórzcie dzięki Chrystusowi. Jeśli w to uwierzymy, to wtedy się dzieje.